trenerze, dzisiaj po walcach to mówią dwóch rannych, a nie ma zwycięzcy. Jak pan to ocenia? To znaczy tak, my na pewno szanujemy ten punkt, bo musieliśmy się dużo napracować, szczególnie w drugiej połowie, żeby ten punkt wyszarpać i przeciwko bardzo szczelnej drużynie, bo to można wiele rzeczy mówić na temat dzisiejszego meczu, ale na pewno to, że drużyna przez Oskara była bardzo szczelna, jeśli chodzi o defensywę i tych sytuacji może nie mieliśmy zbyt wiele, tak? Ale bardzo fajna druga połowa w naszym wykonaniu, bo zdominowaliśmy przeciwnika, potrafiliśmy grać w piłkę, potrafiliśmy realizować to, co sobie zakładaliśmy. Problem dość duży w pierwszej połowie. W pierwszej połowie, tak jak jestem tutaj 3-4 tygodnie w tej drużynie, widziałem tą drużynę w kilku meczach, widzę ich na co dzień, nie poznawałem swojego zespołu. Nie wiem dlaczego tak wyglądaliśmy, tak funkcjonowaliśmy, ale naprawdę wyglądało to nie tak, jak być powinno. Można powiedzieć przysłowiowo, tak jak się mówi, że nie dojechaliśmy na mecz w pierwszej połowie. Druga połowa była zupełnie inna tu w wykonaniu pana zespołu. Więcej z gry pan miał, no i tych sytuacji było dużo, tak jak pan powiedział. No, może nie był to stuprocentowo, ale mieliśmy naprawdę bardzo dużo fajnych akcji, bardzo dużo akcji przygotowanych, bardzo dużo akcji takich, jakie powinny być. Tak? Pierwsza połowa, no to powiedziałem to zawodnikom w szatni, ja mogłem zrobić 11 zmian. Nie było zawodnika na boisku, który by podejmował dobre decyzje, więc fajna reakcja zespołu to mi się na pewno podoba. Na tym też będziemy się zwracać na pewno uwagę. Przeanalizujemy dokładnie tę pierwszą połowę, ale budujmy na tym, co było w drugiej połowie. Budujmy na tym, jak ten zespół pracował, jak ten zespół grał w drugiej połowie, więc z tego powodu jesteśmy zadowoleni. Pamiętajcie, szkoda punktów, dwie różne połowy. No i ta niefortunna sytuacja pod koniec meczu, rzut karny, no i no, nie ma tych trzech punktów, bardzo ważne. Zgadzam się, rzeczywiście cenne dwa punkty straciliśmy, ale tak jak tutaj pan słusznie powiedział, dwie różne połowy, pierwsza nasza pod kontrolą, dużo utrzymaliśmy się przy piłce, stwarzaliśmy sytuację i myślę, że zasłużenie prowadziliśmy 1-0, druga nie tyle nasza słabsza, co uważam, że zdecydowanie po prostu Błonianki ta połowa była lepsza. Zespół Błonianki tutaj zdecydowanie wszedł w drugą połowę, przejął inicjatywę. My delikatnie, może podświadomie się cofnęliśmy, broniąc tego wyniku, chociaż założenia były zupełnie inne, bo chcieliśmy się utrzymać przy piłce, chcieliśmy wyżej atakować, ale tak jak powiedziałem, bardzo dobra reakcja zespołu Błonianki, który w drugiej połowie rzeczywiście był więcej pod kontrolą piłki, chociaż z tej kontroli piłki, z posiadania piłki nie było stworzonych żadnych sytuacji. Mam wrażenie, że tutaj Błonianki skupiała się na tym, żeby te piłki wstrzelić, wejść ewentualnie w sytuacji gdzieś 1-1 i stworzyć sobie możliwość zdobycia stałego fragmentu gry, bo próbowała kilka razy gdzieś wymusić ten rzut karny. No i ten rzut karny rzeczywiście w 87 dopiero, ale szkoda, no niestety właśnie szkoda, że te końcowe minuty nie utrzymaliśmy, a ten rzut karny rzeczywiście zdobyli, wywalczyli, no i 1-1. Wielka szkoda, z perspektywy pewnie meczu, no, trzeba przyjąć z pokorą, że ten wynik jest mimo wszystko sprawiedliwym wynikiem, bo tak jak powiedziałem wcześniej, dwie różne połowy, jedna dla nas, druga dla Błonianki, i ten 1-1 mecz jest, i ten 1-1 wynik jest rzeczywiście chyba najbardziej odzwierciedla ten mecz i najbardziej słuszny dla dwóch stron. Jednakże, no, jeżeli się prowadzi 87 minut, to po prostu szkoda, można było 5 minut dowieść jeszcze i wygrać i zdobyć dwa cenne punkty, bardzo cenne punkty w perspektywie tego, co się dzieje w tabeli, to dla nas były te punkty naprawdę mega cenne. Ale nie poddajemy się, to jest jeden punkt, kolejny mecz bez porażki. Pokazaliśmy tutaj naprawdę się, uważam, z bardzo dobrej strony. Zespół Błonianki to jest naprawdę bardzo dobry zespół z dużą jakością indywidualną piłkarską, więc ten mecz był naprawdę ciekawy, jeżeli chodzi o pracę na boisku dwóch zespołów. Dlatego cieszymy się, że mimo wszystko wyglądamy bardzo dobrze na tle takich rywali. Jedno boli, że tak jak powiedziałem, no mogliśmy zrobić 3 punkty, przeskoczyć dalej kolejne miejsca w tabeli, ale są mecze przed nami, jeszcze bardziej ważne, arcyważne. Zresztą podchodzimy do tego, że każdy mecz teraz dla nas to jest po prostu ten najważniejszy, w danym momencie ten najważniejszy mecz sezonu i tak będziemy się przygotowywać do kolejnego z Drogowcem Jedlińsk. No właśnie, następny mecz, można powiedzieć, ostatnia drużyna tabeli, ale to są derby, a to się rządzi innymi prawami. No zdecydowanie, zresztą nie ma znaczenia, patrząc na każdy mecz, nie ma znaczenia, kto w jakim miejscu się znajduje w danym momencie. Czy to jest miejsce 17, 18, tudzież ewentualnie góra tabeli. Dodatkowy smaczek to na pewno derby.
Drogowiec Jedlińsk w rundzie wiosennej wygląda naprawdę bardzo dobrze, zdobywa punkty. Chcą honorowo gdzieś w każdym meczu pokazać się z dobrej strony i to trzeba bardzo mocno cenić. A tak jak powiedziałem, my mamy swój cel, jasny i wyraźny cel i będziemy zdeterminowani do tego meczu tak samo jak do każdego innego. Naszym celem jest zdobycie 3 punktów i patrzenie w przyszłość na kolejne spotkanie. W tym momencie dla nas mecz z Drogowcem jest najważniejszy i zrobimy wszystko, żeby tutaj z tego boiska za tydzień wynieść 3 punkty.